Co roku na egzaminach maturalnych prawdziwy popis maturzyści dają na egzaminach pisemnych z języka polskiego i historii, ale zdarzają się też wpadki na arkuszach z biologii czy też matematyki. W tym odcinku przedstawię Wam 10 najgłupszych odpowiedzi na egzaminach maturalnych. Zapraszam! Numer 1. Ciekawą teorię na temat trenów Jana Kochanowskiego wysnuł jeden z licealistów. W ramach ścisłości trenów było razem 19, a jeden z uczniów napisał tak. Tren 9 nie uspokoił Kochanowskiego, więc napisał jeszcze 10. Jak on na to wpadł? Numer 2. Jeden z maturzystów na pytanie, co w życiu każdego człowieka jest nieuniknione, odpowiedział, że płacenie podatków. W sumie miał trochę racji, niemniej było to wypracowanie z polskiego na temat żywota ludzkiego, choć to lepsza odpowiedź niż na egzaminie gimnazjalnym, gdzie do napisania była rozprawka na temat. Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. Uczniowie mogli podawać przykłady z literatury, historii oraz własnych obserwacji. Właśnie nie zabrakło obserwacji własnych jednego z uczniów, który napisał: moi rodzice są patriotami, bo śpiewają hymn, chociaż nie mają głosu. Numer 3. Z matury można przytoczyć sporo perełek, na przykład takich jak: wieś była samowystarczalna, kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór. Albo inne: Kain pokonał Nobla. Niemniej, czy wiedzieliście o tym, że Leonardo namalował damę z łysicą? Takiej odpowiedzi udzielił uczeń na egzaminie z historii. Numer 4. Zapewne wiecie, czym jest skrót PiS. Dla niektórych maturzystów to posłowie i senatorowie. PO to Partia Obrony, a SLD to Sojusz Lewicy Demograficznej. To odpowiedzi licealistów. Brawo! Numer 5. W tym zestawieniu nie mogłem się oprzeć temu, by dodać kilka cytatów, tak zwanych złotych myśli maturzystów zdających język polski. Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku. Antek ciężko pracował rękami, a Boryna językiem. A Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. Numer 6. To, że maturzyści mylą autorów poszczególnych dzieł, zdarza się notorycznie. Według niektórych Słowacki napisał Dziady, a Treny Mickiewicz. Z dziełem Reymonta wiąże się też kilka innych anegdot. Na przykład Boryna zasiał pole własnym nasieniem. Nie przebija to jednak zdającego, który na egzaminie z geografii próbował wyjaśnić, że podział skał wygląda następująco: narzutowe, osadowe oraz kamienie. Numer 7. A propos geografii. Przejdźmy sobie do odkryć geograficznych. Na jednym z arkuszy maturalnych można było przeczytać, że Magellan najpierw popłynął w lewo, a potem troszkę w dół. Nie wiem jak wam, ale wydaje się to być konkretne wyjaśnienie i zobrazowanie kierunków świata. Numer 8. Nie było w tym zestawieniu nic o matematyce. Niektóre odpowiedzi potrafią zwalić z nóg i wprawić w osłupienie. Z arkuszy egzaminatorzy mogli dowiedzieć się m.in., że trójkąt może mieć 4 kąty rozwarte, a nierzadko nie posiada kątów ostrych. Numer 9. A jeżeli wam mało, to co powiecie na to? Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział, co komponował. Ten maturzysta chyba musiał nie spać 3 dni, żeby na coś takiego wpaść. Numer 10. Teraz charakterystyka porównawcza Telimeny i Zosi Horeszko z Pana Tadeusza. Jeden ze zdających napisał, że wolałby ożenić się z Zosią, a Telimena mogłaby zostać co najwyżej jego kochanką. Numer 11. Teraz egzamin z geografii. Na pytanie o rodzaje klimatu na świecie jeden z maturzystów napisał: umiarkowany mokry, wyższy, morski kontynentalnie, śnieżno-deszczowy, pasatowy i wahający się. Numer 12. Pytanie na maturze. Dlaczego inne państwa Unii Europejskiej otwierają rynki pracy dla Polaków? Oto przykładowe odpowiedzi maturzystów. Polacy są bardzo tani w utrzymaniu. Polacy pracują więcej, bo są z dala od domu. Albo kraje Europy Zachodniej mają większy popęd gospodarczy. Inne? Do 2 prac może być zatrudniony 1 Polak zamiast 1 miejscowego. Albo to ostatnie. Zatrudnienie Polaków jest często bardziej opłacalne niż użycie maszyn. Pytanie numer 13. Gdzie leży oko? Według maturzysty zdającego biologię w moczodole. Numer 14. Co maturzyści wiedzą o ekologii? Oto kilka wybranych zdań z matur geograficznych na temat ekologii, przyrody i źródeł energii. Słuchajcie. Mniejsze wydobycia węgla kamiennego, w efekcie czego nie musimy się bać o zawalenie jaskiń. Zużycie ropy naftowej, której uzyskanie nie niszczy środowiska, gdyż pozyskiwane jest z odpadów. Wzrosło zapotrzebowanie na gaz ziemny, a środowisko przyrodnicze jest mu obojętne, czyli nie jest zniszczone. Numer 15. I na zakończenie kilka cytatów. Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa. Biesiadowali przy syto zastawionych stolcach. Dosyć szybko można się zorientować, że Izabela nie nadaje się do interesu, który ma Wokulski. Mickiewicz pisał poezję, a Słowacki wiersze. Zdaję sobie sprawę z tego, że stres może zmobilizować do działania lub całkiem zamieszać w głowie. Nie ma co się martwić, będą drugie terminy, a wszystkim tegorocznym maturzystom i zdającym życzę powodzenia. Do usłyszenia. Cześć!